Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piłat i znajdujecie się na kanale oczywiście CryptoMningos. Słuchajcie, zorganizowaliśmy dla Was taki mały unboxing urządzenia, które zakupiliśmy właśnie niedawno. Dzisiaj ta paczuszka przyszła. Jest to kamera termowizyjna marki FLIR. Kamera termowizyjna jest przeznaczona na system Android. Jest to kamera do telefonu, oczywiście do smartfonów. Kamera została oczywiście sfinansowana z pieniążków zrzutki, gdzie to Wy jesteście oczywiście sponsorami tego urządzenia. Także co, nie przedłużając, zaczynamy unboxing. Ok, a więc rozpakowujemy kamerę. Ja już tutaj zwróciłem uwagę, że tutaj mamy od dołu możliwość szybkiego otwarcia pudełka. Także otwieramy sobie to pudełeczko i wyciągamy kamerę. Lecimy. Mamy ładne pudełko, pudełeczko prezentuje się w ten sposób. Tu mamy taki hop, zaczask i sobie możemy to ładnie otworzyć, tak? No i co tutaj mamy? Tutaj mamy zapewne instrukcję obsługi, ale instrukcja obsługi na razie nas nie interesuje. Interesuje nas to, co jest w środku, czyli najbardziej nas interesuje to cudo. To cudo jest, zobaczcie, mój palec, jaki by nie był brzydki, ale wygląda w ten sposób. Jest malutkie. To jest malutkie ze względu na to, że właśnie jest przeznaczone do użytkowania na telefonach czy smartfonach. Także wyciągamy sobie i teraz tak. Co mamy? Mamy USB-C, czyli standardowe teraz wejścia w smartfonach. I mamy tutaj takie podkrętełko, które będzie najprawdopodobniej służyło do regulacji ostrości obrazu. Mamy kamerę. Także zobaczmy, co mamy dalej do tej kamery, bo na pewno nie jest to wszystko. Tu mamy, co tutaj mamy? Pewnie mamy włącznik, przycisk załączenia kamery. No i oczywiście mamy wejście zwykłego kabla USB. Pewnie, żeby zrzucić sobie filmy, które nagraliśmy kamerą. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Ściągamy tą pokryweczkę. I tu co mamy? Twórzmy. O, tu mamy, to jest pokrowiec na kamerę, pozwolę sobie na razie otworzyć pudełko, pokrowiec na kamerę, zobaczymy od razu, czy kamera nam pasuje i będzie wchodzić. Oczywiście, że tak, bo jakby inaczej, hop, kamera idealnie pasuje do takiego pokrowca, super, super rozwiązanie, że od razu pokrowiec do tej kamery jest załączony. Nie będziemy się martwić o to, że nam gdzieś tam kamera spadnie. Jeżeli spadnie, to w tym pokrowcu nie powinno jej się nic stać. Jest odpowiednio zabezpieczona. Możemy sobie na jakiejś smyczy to przywiązać. Także lecimy dalej. Co tutaj dalej mamy? Od producenta mamy kolejne pudełeczko, które zawiera, no, zawiera kabel USB, który będziemy mogli zgrywać wszystkie nasze materiały nagrane tą kamerą na komputer i będziemy mogli sobie weryfikować, czy coś udało nam się zarejestrować. I to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o pudełko, to w pudełku już nic nie ma. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem, aby przetestować tą kamerę, to będzie uruchomienie kamery na telefonie. Dlatego kolejną częścią unboxingu będzie odpalenie oczywiście kamery FLIR i zaprezentowanie Wam, jak ona pracuje. Ok, a więc sama kamera wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy w ogóle będzie dźwięk, mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, tutaj mamy źródło światła, ciepło, czyli jest nagrzane, pokazuje nam. Tutaj w lustrze będę odbijał się ja, oczywiście też nagrzany. Kamera wygląda w ten sposób, tak nagrywa, znaczy się nagrywa w ten sposób. Widzicie mnie, ja jestem po tej stronie, tutaj do Was teraz macham. I tak to wygląda. Zobaczmy, czy może coś u mnie na kanapie nie siedzi. Tu macie, zobaczcie, jeżeli chodzi o, teraz nikogo tutaj nie ma, ciepło, to ja te ciepło wytworzyłem i nagrzałem stołek siedząc na nim. I tutaj również nagrzałem, trzymając ręce, blat stołu. Ale zobaczcie, że tutaj filtruje i tutaj nic nie ma. Żółty kolor, jest to żółty neutralny. Zobaczmy sobie.
porozglądajmy się po moim pokoju i widzimy, że tutaj mamy ciepło, neutralne kolory i tam, gdzie powinno się coś pojawić, to powinien być zakres zimna i powinien być kolor niebieski. Tak to wygląda. A więc co? Najlepszym sposobem, aby przetestować tą kamerę, będzie zabranie ją już w najbliższe nagrania i przetestowanie na jakiejś paranormalnej miejscówce. Mamy nadzieję, że ta kamera pozwoli nam na rozszerzenie naszego spektrum badań, czyli pozwoli nam na dokładniejsze badania miejsc, oczywiście z dokładnością, i będziemy mogli w czasie rzeczywistym sprawdzać ciepłotę otoczenia i czy jakiekolwiek anomalie, spadek temperatury w danym miejscu, czy pojawienie się jakiejś postaci będzie miało odwzorowanie na kamerze termowizyjnej. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kamerę termowizyjną i jej unboxing. Z tego miejsca chciałbym Wam oczywiście w imieniu całej ekipy Cryptonium Ghost podziękować, bo to dzięki Wam udało nam się zakupić tą kamerę termowizyjną i już niebawem będziemy ją wdrażać. A kamera termowizyjna, tak jak wcześniej wspomniałem, pozwoli nam na weryfikowanie na bieżąco ciepłoty otoczenia i będziemy mogli w stanie zobaczyć daną anomalię czy spadek tej temperatury właśnie na tej kamerze. Dlatego nasz poziom, jakość naszych badań wyniesie się o poziom wyżej. Bardzo serdecznie chcielibyśmy za to podziękować. Nam nic nie pozostaje, jak tylko ją przetestować na najbliższym wyjeździe i na pewno zobaczycie efekt tej kamery, efekt badań. Na pewno będziecie mogli zobaczyć już na najbliższych nagraniach. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy Was na fanpage na Facebooku, fanpage na Instagramie, na nasze prywatne Instagramy. Oczywiście w karcie społeczność na YouTubie również Was tam zapraszamy, ponieważ tam, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy w karcie społeczności, tam lądują informacje o tym, kiedy pojawiają się kolejne odcinki, dodatkowe odcinki. Oczywiście odcinki standardowe pojawiają się w piątek o godzinie 20 co tydzień. Także serdecznie Was tam zapraszamy i co? Trzymajcie się, do następnego!